Hej, Daniel Ortega z tej strony, więc dzisiaj podam Wam wskazówkę, która powinna Wam pomóc przetrwać te trudniejsze sytuacje, te wyzwania, które często napotykamy w naszym życiu i bądźmy szczerzy, czasem jest ich dosyć sporo. Więc o co tutaj chodzi? Musisz być jak życiowy MacGyver. Teraz, kim jest MacGyver, chyba nie muszę mówić. No dobra, osoby, które się urodziły po 2000 roku mają prawo nie wiedzieć, ale w skrócie jest to postać fikcyjna, która potrafiła zrobić coś z niczego. Potrafiła stworzyć jakiś wynalazek z rzeczy, z których ten wynalazek praktycznie nie powinien być stworzony i potrafił wyjść z jakiejś trudnej sytuacji, czy to, nie wiem, jakaś bomba, czy coś tam się działo, okej? I tak samo my powinniśmy myśleć, niekoniecznie być jak MacGyver i robić coś z tam, jakieś rzeczy z niczego, ale myśleć, czyli dostosować się do sytuacji, działać z tym, co masz. Z tym, co możesz znaleźć, z tym, jaka jest sytuacja, o to tutaj chodzi. Musisz się dostosować do sytuacji, nie marudzić, że nie masz wszystkich środków, żeby wykonać dane zadanie i robić to, co możesz z tym, co masz. Nie dość, że nauczyć się to pewnych rzeczy, nie wiem, pewnego doświadczenia, jak na przykład omijać różne przeszkody, a dwa, jesteś w stanie iść cały czas o krok do przodu, bo słuchajcie, za dużo ludzi narzeka na to, w jakiej sytuacji się znajduje. Jestem, no mam trudną sytuację i mieszkam w złym domu. Okej, rozumiem, masz trudną sytuację, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś się uczył, żebyś dalej jakoś próbował iść do przodu. Okej, narzekacie na kraj, w którym żyjecie. Słuchaj, albo się wyprowadź i chcesz, nie narzekasz na to, że mieszkasz w Polsce, wyprowadź się do Korei Północnej. Proszę bardzo, tam możesz sobie mieszkać, okej? Nie, tak mnie denerwują ludzie, którzy narzekają na ten kraj i tylko twierdzą, że gdzie indziej jest lepiej. Ja kocham ten kraj, jestem tutaj i potrafię stworzyć coś fajnego z tego, co mam. Wszędzie są jakieś problemy, okej? Tylko to są ludzie, którzy znajdują problemy. Ja znajduję okazję, okej? To musisz zrobić, to musisz jakby w sobie wyrobić. Szukaj okazji, szukaj rzeczy, z którymi możesz pracować. I słuchaj, narzekasz na ten kraj, wyprowadź się, okej? Nie ma problemu, ale nie narzekaj, nie chcę tego słuchać. Okej, narzekasz na to, gdzie mieszkasz, w jakim mieście jesteś, nie masz tu okazji, wyprowadź się do innego miasta. Jeżeli nie chcesz narzekać, pracuj z tym, co masz. Okej, narzekasz na to, że nie masz pieniędzy. Słuchaj, nie potrzebujesz pieniędzy, żeby zrobić pieniądze. Okej? Przykładów mogę naprawdę podawać bardzo, bardzo dużo. Chodzi tutaj o to, że po pierwsze, dostosuj się do sytuacji, w której się znajdujesz. Okej? To jest te prawo ewolucji. Okej? Prawo jakby naturalnej selekcji. Dostosuj się do warunków, w których żyjesz, żeby przetrwać. Druga rzecz, szukaj okazji, ok? Wychwytuj okazji, szukaj okazji, nie szukaj problemów, nie narzekaj na problemy, szukaj okazji, które możesz wykorzystać po to, żeby osiągnąć twój cel, ok? Pracuj z tym, co masz, pracuj z tym, co możesz znaleźć, bo naprawdę możesz znaleźć wiele. Jeżeli skupisz się na tym, żeby szukać okazji, szukać się rzeczy, z którymi możesz pracować i nie skupisz się na tym, żeby narzekać na to, że jest źle, że nie mam okazji, że on ma lepiej, on ma więcej pieniędzy, on żyje w lepszym kraju, tam jest fajnie, on ma lepszy dom, gdzie on ma, nie wiem, lepszych rodziców, więcej znajomości, cokolwiek to może być. Tak, jeżeli się nie skupisz na tym, zostawisz to w spokoju, okej. Czasami mogą się zdarzyć dni, że jesteśmy troszeczkę przytłoczeni. Ale to jest dzień, to nawet powinna być godzina lub 5 minut, kiedy czujesz się troszeczkę źle. Później musisz się obudzić i działać z tym, co masz, szukać okazji. O to mi tutaj chodzi. Musisz być jak życiowy MacGyver. Musisz wykorzystać to, co możesz znaleźć, ok? I wtedy budować albo tworzyć okazję. Bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś ty tworzył okazję. I jeżeli jest rzeczywiście źle, naprawdę jest źle, to musisz się usunąć z tej sytuacji, ok? Nie możesz żyć w złej sytuacji. Też nie każę wam żyć w kompletnie złych warunkach, jeżeli żyjecie, nie wiem, macie 18 lat i żyjecie w patologicznej rodzinie, no to musicie uciec z tej rodziny, zabrać tyle osób, ile możecie ze sobą i uciec gdzie indziej, okej? Jeżeli żyjecie w kraju komunistycznym, może mnie oglądacie w jakimś kraju komunistycznym, my mamy szczęście i mamy demokrację, okej? I docencie to, kurde. Ale jeżeli żyjesz, uciekaj z tego kraju, gdzieś indziej może znajdziesz lepszą okazję. O to mi chodzi. Jeżeli jest jakaś zła sytuacja, okej, możesz zmienić otoczenie, w którym się znajdujesz. Ale jeżeli rzeczywiście nie jest źle i ty szukasz tylko samych negatywów, zamiast szukać okazji, zamiast pracować z tym, co masz, słuchaj stary, albo dziewczyno, okej, bo dziewczyny też mnie oglądają, nie osiągniesz nic w swoim życiu. Kompletnie nic. Bo masz mentalność narzekania na to, czego nie masz, niżeli szukania okazji i pracowania z tym, co masz. Więc bądź życiowym MacGyverem. Nie narzekaj na politykę, nie narzekaj na kraj, nie narzekaj na miejsce, w którym żyjesz, nie narzekaj na brak pieniędzy. Wszystko da się zmienić, ok? I z wszystkim da się pracować. Ja na przykład, jeżeli coś się zmieni w tym kraju, tak? I będzie cokolwiek się zmieni. Po pierwsze, cokolwiek się zmieni, spróbuję się dostosować do tej sytuacji. Pierwsze, co zrobię, spróbuję się dostosować do sytuacji i postaram się wychwycić jakieś pozytywy z tego. Postaram się dostosować tak, żeby to wyszło na mój zysk.
I tak powinniście myśleć. Oczywiście nie zawsze wyjdzie, czasem będzie trudniej, ale chodzi o to, żeby tak myśleć. I dzięki temu myśleniu uda Wam się przejść przez większość, jak nie wszystkie przeszkody i trudności w Waszym życiu. Ok? To wszystko w tym filmiku, już przestaję ględzić. Możecie wrócić do pracy, do nauki, do odpoczynku, do leniochowania, do czegokolwiek robicie. Miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.